Wydawałoby się, że rozmów o Śląsku było już dużo, może nawet za dużo. Rzecz w tym, że ten region bez przerw zmienia się gospodarczo, społecznie i mentalnie. Obrazki z filmów Kazimierza Kuca, wiersze Gałczyńskiego mają się nijak do tego, co obserwujemy dziś wokół. Postanowiliśmy się przyjrzeć tym zmianom, spojrzeć na dziedziny, dzięki którym Śląsk przez lata istniał w powszechnej świadomości, sferom, które jeszcze do niedawna budowały specyfikę regionu. Nie będziemy mówić o górnikach i ich znojnym trudzie. Zapraszamy do spotkania z ludźmi, którzy mają sporo do powiedzenia, których droga życiowa i zawodowa splotła się z losami tej ziemi. Spotykamy się dziś z panem Januszem Majerem, wieloletnim prezesem Katowickiego Klubu Wysokogórskiego, organizacji, w której przez lata działali Krzysztof Wielicki, Artur Hajzer, Jerzy Kukuczka, Ryszard Pawłowski i wiele innych znamienitych postaci. Będziemy rozmawiali o przeszłości i o teraźniejszości, o tym, dlaczego alpinizm tak się rozwinął na śląskiej ziemi i dlaczego jest wart w dalszym ciągu propagowania. Pan Janusz Majer, wieloletni prezes Klubu Wysokogórskiego w Katowicach. Klubu, który ma wielkie osiągnięcia himalajstyczne, alpinistyczne, wspinaczkowe, ale również w sferze budowania społeczności, w sferze różnego rodzaju imprez, na przykład o charakterze kulturalnym. Intryguje mnie, będę do ciebie, Janusz, mówił po imieniu, bo przecież znamy się wiele, wiele lat, więc będę mówił po imieniu i pozwolisz, że zadam pytanie, które wypływa z moich doświadczeń. Jak sądzisz, co jest przyczyną tego, jak warunkowane jest to, że w tak uprzemysłowionym regionie, no nie górskim jednak, rozwinął się czołowy ośrodek alpinistyczny kraju, nie tylko kraju, Europy? No, możemy do tego podejść trochę historycznie. Na pewno ten alpinizm odkryli dżentelmeni z Londynu czy z Anglii. I oni odkryli Alpy, zaczęli wchodzić na te szczyty 4000 i to był klub elitarny niezwykle. Alpine Club z Londynu jest najstarszą organizacją wspinaczkową świata. Natomiast w Polsce przed wojną działał Klub Wysokogórski i też trzeba powiedzieć, że to było stowarzyszenie elitarne. Po wojnie tu na Śląsku, w Katowicach założono koło tego Klubu Wysokogórskiego. Założyli go m.in. świetni wspinacze przedwojenni Chmielowski czy Zdzisław Kirkin-Dziędzielewicz. Te lata 50, 60 właściwie też obfitowały w wielkie postaci wspinaczkowe. Tu należałoby wymienić Czesia Momaciłka, w latach późniejszych, w 70. Henryk, czyli Henryk Furmanik, z późniejszych Adamzyza, który do tej pory się aktywnie wspina. No, Henryk Furmanik był takim wielkim organizatorem, zorganizował dwie wielkie wyprawy śląskie, jedno w Andy peruwiańskie, drugie w góry Alaski. Korzystał wtedy z takiego patronatu wojewody ówczesnego śląskiego, czyli Jerzego Ziętka. Natomiast to, o czym chcemy opowiadać, o latach 80., to trzeba powiedzieć, że ten klub w Katowicach stał się był pewnego rodzaju fenomenem socjologicznym. Oczywiście to już nie był klub elitarny, ale gromadził ludzi, których przyciągała wspólna idea poznawania świata. Byli tam oczywiście świetni wspinacze alpejscy, jak Zbyszek Wach, jak Jurek Kukuczka, czy Marek Łukaszewski, czy Oni jeździli na takie centralne wyjazdy Polskiego Związku Alpinizmu i robili wielkie drogi w Alpach. Byli wspinacze młodszego pokolenia, Grzesiu Chwałacz, Michał Momatiuk, Mirosław Falko-Donsal i Jacek Kozaczkiewicz z Krakowa też wstąpili do tego naszego klubu. No, były te wielkie nazwiska himalajskie, Jerzy Kukuczka, Krzysztof Wielicki, Artur Hajzer, Rysiek Pawłowski. No, ja się wspinałem też w tych Himalajach. Był Rysiek Warecki. Były świetnie wspinające się samodzielnie panie, Danka Duśka-Wach, Aćka Łukaszewska, Bożena Momatiuk, Beta Stano, ta później Szczepańska, no, Irena Kęsa, która później wyjechała do Australii. No, a jednocześnie byli też ludzie, których ciągnęło do świata. To były różne środowiska. Część ludzi zakładało Akademicki Klub Alpinistyczny w Katowicach przy Uniwersytecie Śląskim. Oni także byli członkami naszego klubu. Był Harcerski Klub Taternicki, ewenement na skalę chyba Polski. No i było to środowisko, z którego ty się wywodzisz, czyli ludzie ze Stowarzyszenia Przewodników Beskidzkich przyszli do klubu ze swym naturalnym liderem Bogdanem Zwolińskim i zorganizowaliście dwie wielkie wyprawy. Wyprawy do Afryki, jedną wyprawę do Afryki Wschodniej, prawie pół roku przejazdu przez masę krajów i masę obiektów wspinaczkowych, i wyprawy do Afryki Zachodniej. Okej, ale chciałem się zapytać, bo wspomniałeś, że był to klub ekskluzywny. Kiedyś, w XIX wieku, zarania dyscypliny. Zdobywcami Mont Blanc jeszcze tam pod koniec XVIII wieku była przedstawiciele elity Chamonix. Ludzie, którzy zdobywali kolejne szczyty alpejskie, Edward Wimper, to też ludzie z takiej socjety wysokiej. No. Powiedziałeś, że to się w czasach powojennych, tak zwanych PRL-owskich, się uległo pewnemu upowszechnieniu. Nastąpił pewien egalitaryzm. Jak to wyglądało na Śląsku? Czy możesz powiedzieć o pewnych grupach społecznych, które tutaj się dały wyróżnić w naszym regionie, w Katowicach? No, już mówiłem o tych środowiskach, które w końcu zostały jak gdyby scalone w tym naszym klubie wysokogórskim i tu byli ludzie różni. Byli studenci z UŚ-u, byli ludzie z wyższym wykształceniem, inżynierowie, ale byli też ludzie ze środowiska robotniczego. No, sam Jurek Kukuczka był po technikum i pracował Walek Nędza. No, Rysiek Pawłowski pracował na kopalni, później wprawdzie skończył studia i jest tym inżynierem górnikiem. No, także to środowisko było różne, ale to, co nas chyba wtedy łączyło, to właśnie ta pasja i ta chęć poznania świata. Wtedy, w latach 80. kluby mogły wykonywać te roboty wysokościowe. To były świetne pieniądze, natomiast nie mogliśmy tych pieniędzy wsadzić sobie do kieszeni, ale mogliśmy za nie organizować wyprawy. Z drugiej strony ta proza życia w PRL-u, czyli ta urawniłowka, każdy nawet na moim przykładzie po skończeniu studiów dostawało się te 1200 zł, może za rok 200 zł więcej i właściwie nic innego nie można było, jakiś szybkich karier zawodowych czy realizować się w jakichś projektach biznesowych. Tego nie można było zrobić, dlatego znaleźliśmy jak gdyby swoją ścieżkę poprzez to, że organizując te wyprawy mogliśmy jeździć w góry, zwiedzać świat, mieć kontakt z innymi kulturami, z innymi religiami, czy to będą te religie wschodu, czy mogliśmy jeździć do Ameryki Południowej, czy nawet w Stany, do Yosemite. Okej, a powiedz mi, bo Klub Wysokogórski w Katowicach zaistniał również w kraju, wybił się w jakiś sposób przy pomocy działań, które nie były stricte wysokogórskie, stricte alpinistyczne i wspinaczkowe. No, do historii przeszły pierwsze edycje Festiwalu Filmów Górskich. Wtedy takich festiwali w Polsce tyle, ile w tej chwili nie było. To była pionierska dziedzina, pionierska akcja, prawda, która się odbiła ogromnym echem. Po wyprawie na K2 w 1986 roku zostaliśmy zaproszeni na, po wyprawach, no bo to były właściwie niezależne wyprawy, zostaliśmy zaproszeni na Festiwal Filmów Górskich w Trento, ten najstarszy festiwal i najsłynniejszy festiwal filmów górskich. Był wtedy Jurek Kukuczka, Artur Hajzer, ja, Krzysztof Wielicki, Rysiek Pawłowski, i oglądając tam na żywo to, jak taki festiwal wygląda, postanowiliśmy, że coś musimy, tego typu festiwal zorganizować w Katowicach. No i stało się. Sas Nowosielski, Witek Sas Nowosielski, znany wspinacz, członek grupy kaskaderów z Krakowa, a mieszkający w Katowicach i członek naszego klubu, znany rysownik satyryczny, narysował nawet taki rysuneczek, który stał się później znakiem firmowym tych festiwali. Podpis był Metro Hajzer Mayer i uśmiechnięta twarz chyba Artura Hajzera, czy skrzyżowanie Hajzera i mojej twarzy. Pamiętamy to. No i 3 edycje tych festiwali się odbyły. To było na tamtą epokę no, niezwykle świetne przedsięwzięcie, bo mogliśmy się wtedy spotkać i to nie tylko w naszym gronie polskim, ale by masę ludzi, słynnych wspinaczy, słynnych twórców filmowych, kamerzystów przyjeżdżało do Katowic co 2 lata i to były świetne imprezy. Imprezy były jeszcze typu towarzyskiego, takim klubowym lokalem. Była słynna leśniczówka w Parku Kultury i Wypoczynku. No, odbywały się tam prawdziwe jam session, na którym grał zarówno Józek Skrzek, jak Cakes, czyli jego młodszy brat, jak śpiewał Mietek Szcześniak. A Wojtek Kurtyka się wspinał po wale. Po wale się wspinał. No, także ludzie, jak rozmawiam teraz z ludźmi, to ciągle pamiętają tamte wydarzenia, no bo w tej szarzyźnie naszego życia było to coś wielkiego. Z drugiej strony wydaje mi się, że myśmy wtedy tworzyli jak gdyby jedną wielką rodzinę. Myśmy razem jeździli w skałki, razem żeśmy malowali te kominy, razem żeśmy bankietowali. No wtedy to był czas, że nikt nie miał komórek nie było wtedy, a telefon stacjonarny to nie wiem, czy ktoś z naszego towarzystwa wtedy miał, bo trzeba było to 20 lat czekać na to, żeby komuś taki telefon zamontowali, więc przyjeżdżało się do kogoś do domu bez zapowiedzi, no i powstawało spotkanie, bankiet spontaniczny. Pamiętam, myśmy z żoną prowadzili taki otwarty dom, Krzysiek Wielicki to samo, Jurek Kukuczka to samo, także mogliśmy się odwiedzać, czy Rysiek Warecki, mogliśmy się odwiedzać wzajemnie i razem przebywać. No, ale słynne były też te bale karnawałowe, które żeśmy organizowali na początku jeszcze w jakichś różnych miejscach, potem to był ten jazz klub w dawnym December Pałacu, jak to się mówiło. A potem nastąpił rok 89, 90 rok i ta spójna grupa, bardzo dynamiczna, w dużej mierze się rozeszła. Nie całkowicie, ale w dużej mierze. Powstało wokół Klubu Wysokogórskiego wiele projektów biznesowych. Ty z Arturem Hajzerem zaangażowaliście się w przedsięwzięcie, które przeszło do historii polskiej przedsiębiorczości, myślę, że i w ogóle gospodarczej historii Polski, pod nazwą Alpinus. Muszę powiedzieć, że choć ten projekt się zakończył, nie istnieje, jednak wywarł ogromne wrażenie. Dla bardzo wielu osób był inspiracją i czymś naprawdę niezwykłym. Pamiętamy wszyscy rok 89 i zmianę warunków życia w Polsce i wtedy nastąpiła pewnego rodzaju wolność ekonomiczna i to spowodowało, że ludzie, którzy do tej pory szukali swojego spełnienia w górach, w wyjazdach, w podróżach, nagle mogli zająć się czymś normalnym, tak jak młodzi ludzie na całym świecie, czyli założyć swój biznes, prowadzić, realizować się w pomysłach na życie, które sobie wymarzyli. No i wtedy właściwie skończyła się era tego złotego polskiego himalaizmu, bo nie tylko tu w Katowicach, ale we wszystkich klubach ci ludzie, którzy byli niezwykle aktywni w górach, nagle poszli w biznes i tych firm powstawało dużo. Część działała skutecznie, część mniej skutecznie, także no, był to z kolei znowuż ten fenomen naszego przekształcenia życia. Jeżeli mówisz o Arturze i o mnie, no to pamiętamy te lata Alpinusa. No myśmy się zachłysnęli tym możliwością tego polskiego kapitalizmu i usiłowaliśmy realizować dobry, wielki projekt. Artur zawsze miał takie projekty trochę ponad przeciętność, ponad miarę. Skończyło się jak się skończyło, no myślę, że główną przyczyną było to, że myśmy jednak do biznesu przenieśli jak gdyby pojęcie ryzyka z góry, a to nie zawsze się chyba opłaca. Od tamtej epoki minęło sporo czasu. Żyjemy w XXI wieku, mamy nowe pokolenia, nowe społeczeństwo, nowa mentalność, nowe zwyczaje. Czy alpinizm ma dzisiaj szansę być tak popularny jak kiedyś? Czy jest sportem, aktywnością wartą uwagi, tak jak było to w naszym czasie? Co się zmieniło i co warto propagować? No ja myślę, że wspinanie jako takie stało się może jeszcze bardziej popularne niż w tych latach, w których myśmy aktywnie w tych górach się wspinali. No, niezwykle rozwiniętą jak gdyby gałęzią tą wspinaczkową to jest jednak wspinanie skałkowe i wspinanie na sztucznych ścianach. No, trzeba przypomnieć, że wspinaczka stała się też sportem olimpijskim. Są tam 3 konkurencje, jest wielobój, prowadzenie, wspinanie na szybkość, bouldering. Także i tu jest wiele ludzi to uprawia. Są masę tych sztucznych ścian, które powstały też u nas na Śląsku. I tu może to być takie wspinanie rekreacyjne, a może być to właśnie wspinanie nastawione na cyfrę, na wyczyn, na sport. Czy to jest sport dla ludzi bardzo młodych? To można uprawiać w każdym wieku. Naprawdę w każdym? No bo zaczynają już dzieci się wspinać, a seniorzy też ciągle, przykład z naszego klubu Adamzyz, który ma ponad 80 lat, a ciągle jeszcze wspina się w skałkach czy na sztucznych ścianach. Także no, tu nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Natomiast jeżeli chodzi o góry, szczególnie może o góry wysokie, tu kolejny jest masowy jak gdyby ruch takiej turystyki górskiej. Ludzie tam chcą zdobywać te najwyższe szczyty kontynentów, chcą wchodzić na 8000-niki i to się... No to jest niezwykle popularne, a co za tym idzie, tłok się robi pod Everestem czy pod wszystkimi 8000-nikami. Ja mam na to swój sposób, który propaguję jak uniknąć tego tłoku w górach wysokich. Mianowicie od parę lat temu z Krzysiem Wielickim zorganizowaliśmy dwa takie trekkingi, wyprawy eksploracyjne w góry północnego Karakorum. Tam jest masę 6-tysięcznych szczytów niezdobytych, pięknych i można faktycznie poczuć się, można pojechać w takie doliny, gdzie już przed nami nikogo nie było i można się poczuć jak XIX-wieczny czy z początku XX wieku prawdziwy odkrywca. Także tych gór na świecie jest masę. No, ja byłem też w Tybecie na takiej wyprawie. Jest tam szczyt, który się nazywa Mayer Kangri. O, niesamowity. Na płaskowyżu Changtang. Moją taką ideą fix było to, żeby go przynajmniej zobaczyć. Na starych mapach miał jeszcze 7100. Miałem taką mapę z 86 roku, wydaną przez Royal Geographical Society. Tam jeszcze miał 7100, no ale w rzeczywistości ma 6200. 28 dni zajęła nam podróż z lasy pod ten Mayer Kangri i z powrotem. Byliśmy w dwójkę z Grzesiem Chwałą. Grzesiu wszedł na wschodni wierzchołek tego masywu. Specjalnie żeśmy nie wchodzili, bo chcieliśmy w następnym roku zorganizować tam wyprawę. Myśmy nie mieli wtedy zezwolenia chińskich władz na wspinanie. No ale do tego w końcu nie doszło, bo mimo aplikacji złożonej w tym China Mountaineering Association zezwolenia żeśmy nie dostali. Janusz, tak? Życzę Ci wielu jeszcze dobrych sezonów, wielu emocji w górach, wielu przeżyć i kultywowania relacji ze wszystkimi ludźmi, których napotkałeś w górach i w swoim życiu. Dziękuję bardzo.